raz kolejny w Cieszynie mieliśmy okazję spotkania się z muzyką i kulturą średniowiecza. Tym razem w murach kościoła Ojców Bonifratrów odbył się kolejny koncert w ramach cyklu Muzyka i Pieśni Średniowiecznej Europy, organizowanego przez Cieszyński Ośrodek Kultury, a wystąpił na nim zespół muzyki dawnej Scandicus. Zespół muzyki dawnej Scandicus w obecnym składzie gra i śpiewa mniej więcej od 4 lat, natomiast został założony dużo, dużo wcześniej, około 10 lat temu. Tyle, że repertuar był dość zróżnicowany, skład również bardzo się zmieniał, a dopiero od pewnego czasu możemy w miarę regularnie razem pracować i pracować nad nowym repertuarem. Jak powstał działający w Tychach zespół muzyki dawnej Scandicus? Inspiracje wyszły początkowo z zainteresowania w ogóle kulturą, historią średniowiecza, z ruchem rycerskim i zwykle przy tego typu okazjach występowaliśmy. Później z czasem jakby te związki się rozluźniły i skupiliśmy się wyłącznie na muzyce. Utwory, które dzisiaj wykonaliśmy, pochodzą ze zbioru Laudario di Cortona. Jest to włoski zbiór z XIII wieku, zawierający pieśni religijne. Te pieśni były śpiewane przez bractwa Laudezji, które zbierały się wieczorami i modliły się przed wizerunkiem Maryi i śpiewały pieśni. W instrumentarium zespołu znaleźć można arabską lutnię ud. Lutnia, którą wykorzystujemy, w zasadzie jest pierwowzór lutni europejskiej. Dlatego zresztą też jak niektóre inne zespoły wykonujące muzykę średniowieczną, takiej lutni używamy. Oczywiście również wykorzystujemy harfę romańską, to jest to typowo średniowieczny instrument, symfonię, jest to taki średniowieczny rodzaj liry korbowej, również flety proste, no i inne instrumenty perkusyjne. Członków zespołu Scandicus fascynuje w muzyce średniowiecza? Na pewno wbrew pozorom jest, wydaje mi się, różnorodna. Przede wszystkim jest w niej wiele różnych tradycji, które oczywiście jakoś tam się ze sobą mieszają, zwłaszcza tutaj na styku kultury muzułmańskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej, na przykład na Półwyspie Iberyjskim. Zupełnie inna muzyka powstawała na wyspach, dzisiejszych Wyspach Brytyjskich, inna muzyka ludów słowiańskich. Jest to bardzo zróżnicowana kultura i wydaje mi się dlatego warta poznawania i praktykowania.